Cześć kochani, witam was dzisiaj z super miejsca. Ci, co obserwują mnie na Instagramie, już pewnie wiedzą, bo na stories była zajawka z tego miejsca, jak właśnie to kręciliśmy. A ci, co nie wiedzą, to zapraszam na dalszą część filmu, pokażę wam ciekawe miejsca. Koniecznie również subskrybujcie mój kanał, żeby oglądać więcej takich filmów. Będziemy kręcić dla was z różnych miejsc, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku. Być może niektórzy z was będą zawiedzeni, że nie ma florystyki, ale wychodzę z tego założenia, że florysta potrzebuje przyrody, dlatego chciałem wam pokazywać tą przyrodę w jej mateczniku. Dlatego dzisiaj jesteśmy w pięknym lesie w okolicach Krakowa. Zobaczycie na dalszej części filmu, pokażę wam super miejsce, do którego warto się wybrać, żeby zobaczyć przyrodę, żeby poczuć ten las od wewnątrz i żeby zespolić się z nim i oglądać coraz więcej i coraz więcej tej przyrody, którą później być może wykorzystamy we florystyce. Posiedziałem troszeczkę w mojej gdybalni, czyli tutaj na tej platformie, i tak sobie wymyśliłem, że pokażę wam bardzo ciekawe miejsce, które jest właśnie w tym lesie. Pewnie jeszcze nie wiecie, co to za las, więc już wam mówię. Jesteśmy w Puszczy Niepołomickiej, pięknym lesie ogromnym, w którym jest mnóstwo ciekawych miejsc do zwiedzenia, mnóstwo ciekawych roślin. Dość powiedzieć, że tu jest ponad 30 takich roślin, które są pod ochroną. Jest to obszar Natura 2000, więc nie namawiam was do tego, żeby coś stąd wynosić. Chciałem wam tylko pokazać piękną przyrodę. W Puszczy Niepołomickiej jest wiele ciekawych miejsc, wiele dróżek, mniejszych lub większych. Czasami warto zboczyć z tych głównych traktów na właśnie takie jak ten, żeby dojść do takiej platformy widokowej i żeby poobserwować przyrodę. Ja siedziałem tam czekając na Zolę prawie 40 minut i widziałem jaszczębie, widziałem dzięcioły, zresztą jeden tutaj gdzieś właśnie stuka. I żeby znaleźć takiego dzięcioła, warto w tym gąszczu drzew poszukać takiego bardziej suchego drzewa. On wtedy tam na pewno będzie. Warto wybrać się do puszczy nie tylko na spacer, ale przede wszystkim na wycieczkę rowerową, z racji tego, że obszar tych prawie 11 tysięcy hektarów to jest bardzo duży obszar i w ciągu jednego dnia nie da się rady zwiedzić pieszo tej puszczy. Za to na rower jest to świetna wycieczka. I jak już pojeździcie po tych płaskich trasach w Puszczy Niepołomickiej, to odpoczynek możecie zrobić właśnie w tym miejscu. Zmierzamy tam, zaraz wam pokażę, jakie piękne roślinność jest wokół tego miejsca. Słuchajcie, dotarliśmy na miejsce i jesteśmy przy Czarnym Stawie. Jest to największy zbiornik Puszczy Niepołomickiej, bardzo osobliwy zbiornik, ponieważ jest cały czarny. Zobaczycie później ujęcia z góry, jak pięknie się prezentuje. Chciałbym wam pokazać troszeczkę takiej przyrody wokół tego zbiornika. Naprawdę bardzo ciekawie jest się przejść i zobaczyć, bo wokół tego stawu można swobodnie się przemieścić i są takie ścieżynki wytyczone i z każdej strony tak naprawdę wygląda inaczej. Zapraszam was do odwiedzenia tego miejsca. Ono nie jest w samym centrum puszczy, troszeczkę z boku, ale na pewno znajdziecie na mapie.
Na czarnym stawem w Puszczy Niepołomickiej roślinność specyficznie się układa. Zobaczcie, jak pięknie się przechylają nad staw różnorodne drzewa. Tutaj mamy oczywiście miks taki klasycznego polskiego lasu. Jest i sosna, są i brzozy, i te szuwary dookoła stawu. Za chwilę Wam pokażemy kilka ujęć. Zobaczcie, jak super przyroda tutaj ukształtowała ten teren. Przyroda tutaj naprawdę jest niesamowita. Polecam wybrać się oczywiście tutaj najlepiej na wycieczkę rowerową. Właściwie do niczego nie można się tu przyczepić, oprócz jednego, oprócz komarów. Dlatego lepiej przyjechać tu na rowerach, bo komary nie zdążą za Wami. Jak szliśmy tutaj, widziałem dwie osoby, które szły w moskitierach. I tylko moja wrodzona nieśmiałość nie pozwoliła mi się zapytać, czy mi pożyczą tej moskitiery. Chociaż może powinny, bo komarów jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Żegnając się już z Wami, chciałem Wam powiedzieć, że tak się zainspirowałem tą puszczą, że obiecuję zrobić u nas w pracowni kompozycję inspirowaną Puszczą Niepołomicką.